Rozmawiamy z Marcinem Kowalczykiem, który występuje w filmie Hell, Kati Priwiezencew i Pawła Tarasiewicza. Kim jest twój bohater? Aha, dobra. Mój bohater, czyli bohater, którego odgrywam w Hellu, to jest Kyle. Kyle jest chłopakiem, który mieszka na Hellu i jego zajęcie to jest, ma dwa zajęcia. Pierwsze to jest utrzymywanie kempingu, pilnowanie but kempingowych, a druga sprawa to jest rozrywka turystyczna, która polega na tym, że Kyle ma wariograf, czyli wykrywacz kłamstw. I w ramach rozrywki typu nie skłam 10 razy, i powiedz zgodnie z prawdą, to wygrasz tam jakieś pieniądze. No i na tym to polega. Na ten Hell, który jest opuszczony w tym momencie, w którym my tam z kamerą jesteśmy. Opuszczony w sensie poza sezonem rzecz się dzieje, czyli jest pusto, mrocznie. Przybywa scenarzysta, Amerykanin, który ma pisać scenariusz. I w związku z tym, że tam nie ma dużo osób i jest Kyle, to akcja dzieje się między nimi. Czyli między Kylem, Esmą, jedną stripteaserką, Milą, drugą stripteaserką, Kylem i komendantem policji, ponieważ dochodzi tam do morderstwa. I Kyle pod wpływem swojej koleżanki, w której się kocha stripteaserki, Mili, ruszają do śledztwa prywatnego swojego, żeby pomóc policji. Także sprawa w ogóle w Hellu się toczy między prawdą a kłamstwem. Czyli badamy, jak daleko fikcja może wytrzymać, a kiedy w końcu zaczyna stawać się już prawdą, kiedy o czymś fantazjujemy. I powiedz, to też jest film, który jest bardzo mocno osadzony w jakichś konwencjach albo czerpiący z różnych konwencji, z różnych stylów. Czy to wpływa jakoś na pracę aktora? Na pewno, no bo w ogóle klimat wpływa na pracę aktora. Jak ja tam przyjechałem na Hell, z dnia na dzień tak właściwie, bo musiałem, była taka potrzeba, żeby zastąpić aktora, który już wcześniej Kyle'a kreował. Dostałem od chłopaków, czyli od Kati i od Pawła materiały, dostałem scenariusz, dostałem już te zdjęcia, które mieli za sobą. Chwilę z nimi pogadałem i okazało się, że jest coś w tym filmie, co bardzo chętnie pomogę opowiedzieć, bo podoba mi się i kierunek, w jakim ten film pchają, ponieważ to się cały czas zmieniało, ten scenariusz cały czas ewoluował. I po rozmowach o co im tak naprawdę chodzi, w którą stronę zmierzają i dokąd idą, to stwierdziłem, że wsiadam w pociąg i jadę na ten Hell. Czyli z dnia na dzień tak naprawdę dołączyłem do ekipy i na miejscu już wbrew moim obawom było bardzo łatwo się w ten film wtopić, dlatego że jak zobaczyłem już kostiumy, cały klimat na Hellu, który poza sezonem właśnie jest i on jest na tyle silny, że w połączeniu z tą opowieścią, która była naszkicowana jakimiś dialogami, zarysami postaci, udało się nam to przeprowadzić. Grasz z jednej strony z dziewczyną, która pierwszy raz jest na ekranie, a z drugiej strony jest Filip, aktor amerykański. Czy to jakoś tak, może możesz coś z tego dla siebie wziąć, to jakoś inspiruje w czasie pracy? To zawsze, ja muszę coś z tego dla siebie wziąć, dlatego że no, na tym to polega, że głównie się bierze od aktorów i daje się im w zamian to, co się od nich dostało, przetworzone przez siebie. Czyli każdy kontakt pomiędzy postaciami wynika właśnie z albo z kontaktu, który się odgrywa, albo z faktycznego, który się przetwarza na postać. I na tym polega ta zabawa, która jest przeciekawa, przeurocza w ogóle, więc to była cudowna praca, jeśli chodzi o w ogóle całą ekipę. Bardzo się nam dobrze pracowało, było tam dużo śmiechu i bardzo się wygodnie. Po prostu wstawało rano i do tych zdjęć ruszało, dlatego że kręciliśmy też na taśmie, ja w ogóle bardzo to lubię, nie tylko ze względu na efekt wizualny, który jest bardzo ważny oczywiście w takiej sztuce jak film, ale oprócz tego to nadaje jeszcze pewien rytm pracy, pewną dyscyplinę taśma sama w sobie, ponieważ ona już wytwarza pewien rytm, trzeba zmieniać puszki, trzeba dojść w dyscyplinowany sposób, nawet jeżeli się improwizuje, pod kamerę pracować. Więc cała ta praca w ogóle, to była świetna przygoda i pytasz o Fila Lękowskiego i o Gosię Krukowską, to wspaniała przygoda, jeśli chodzi o
wymianę między aktorami i to, jak razem nam się pracowało, było super.